Osiedle powstało na terenie dawnego folwarku Elsnerów. Dzierżawcą terenu przed 1830 rokiem był Józef Elsner, muzyk i pedagog, a także jeden z pierwszych nauczycieli Fryderyka Chopina. W drugiej połowie lat 30. XIX wieku Elsner stał się właścicielem tego terenu, tu mieszkał i zmarł w 1854 roku. Przez kolejne lata folwark należał do spadkobierców Józefa Elsnera. Kolejnym właścicielem majątku został Witold Marian Iłłakowicz, zaś w 1946 roku ziemię dawnego folwarku przejął Skarb Państwa. W 2010 roku na terenie Elsnerowa, w rejonie ulic Bukowieckiej, Klukowskiej, Zamkowej, Wiernej, Montfiłowskiej oraz Janowieckiej, firma Dom Development rozpoczęła budowę osiedla mieszkaniowego o nazwie Wilno. Projekt stworzyła pracownia HRA, Hermanowicz Rewski Architekci. Prace rozpoczęto jesienią 2010 roku od reprezentacyjnego placu z fontanną oraz budynku z pokazowymi mieszkaniami przy ulicy Bukowieckiej 37. Kolejne domy powstawały w 2011 roku, a jesienią Rada Miasta nadała nazwy nowo wytyczonym placom i ulicom. Tym samym osiedle otrzymało takie ulice jak Zamkowa, Ponarska czy Miłosierna. Do Wilna nawiązują też nazwy placów Ratuszowy czy Ostrej Bramy. Osiedle rozbudowano w kolejnych latach. W 2012 roku na przedłużeniu ulicy Wiernej deweloper przystąpił do budowy nowej stacji kolejowej, która ułatwia komunikację między osiedlem a centrum Warszawy. Sercem osiedla jest plac Ratuszowy z fontanną oraz rzeźbami autorstwa Bartłomieja Kurzei, przedstawiającymi siedzącego chłopca, matkę bawiącą się z dziećmi oraz ślimaka, jamnika czy żabę. Na placu znajduje się także zegar z kurantem, który wygrywa melodię Wilno, kochane Wilno. Projektanci nawiązali do historii i tradycji Kresów oraz samego Wilna. Świadczą o tym nie tylko nazwy. W 2011 roku wmurowano w trotuar Placu Ratuszowego tablicę z nazwiskami znanych osób związanych z Wilnem, takich jak Adam Mickiewicz, Piotr Skarga, Józef Piłsudski czy Czesław Miłosz. Osiedle Wilno to kameralna, nowoczesna i komfortowa przestrzeń mieszkalna. Bliskość kompleksu leśnego, Zalewu Bardowskiego czy liczne imprezy odbywające się na osiedlu sprawiają, że każdy czuje się tu dobrze.